Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj druga część artykułu o Skitarii. Lećmy z tematem. Skitarii pragną nieustannie zbliżać się do Boga Maszyny poprzez augmentację swoich ciał metalowymi wszczepami. Każda zadana wojownikowi Skitarii rana jest dla niego szansą na zdobycie bionicznego zamiennika. Ich fanatyzm w tej kwestii jest tak wielki, że kiedy tylko mają okazję, nakazują zamienić sobie swoje naturalne, zdrowe organy na mechaniczne systemy wspomagające funkcjonowanie organizmu. Stanąć do walki z Legionem Skitarii to jak walczyć z wojownikami, którzy nie są już do końca ludźmi, a jednak są jeszcze bardziej śmiercionośni. Jak ma to miejsce w wypadku wielu kwestii, którymi kult Mechanicus zajmuje się na co dzień, proces tworzenia wojowników Skitarii został utajniony przed tysiącami lat. Większość z nich rodzi się w służbie Mechanicus jako biologiczni ludzie, którzy w trakcie swojego życia zostali cybernetycznie wzmocnieni. Część z nich to jednak genetycznie zaprojektowane klony, czy też ludzie powstający w wielkich genetycznych kadziach, którzy rodzą się z cybernetycznymi wszczepami, podobnie jak pewne podtypy serwitorów. Niewielki procent wszystkich Skitarii to skazani przestępcy o wypranych mózgach, oddani na służbę Mechanicus w ramach kary oraz w ramach szansy na odkupienie win, za swoje zbrodnie przeciwko imperialnemu prawu lub dezercję z pola bitwy. Niezależnie od swoich początków, wszyscy wojownicy Skitarii są fanatykami wiary w Omnizjasza, przynajmniej od dnia przypisania ich do swojego legionu. Jednak to dopiero wówczas rozpoczyna się ich prawdziwa transformacja. Wszyscy Skitarii bez wyjątku posiadają bladą, pomarszczoną skórę i liczne przytwierdzone do niej na stałe wszczepy cybernetyczne. Ceramityczne zawory i płytki adamantium otaczają twarde węzły bladych, półprzezroczystych mięśni wojowników. Nawet mózgi tych wojowników są groteskowymi hybrydami szarych komórek i skomplikowanych neuroobwodów. Najhojniej pobłogosławieni przez Omnizjasza wojownicy otrzymują jednak szansę na przekroczenie kolejnej, ostatniej granicy nazywanej Crux Mechanicus. Ich ciała stają się wówczas bardziej maszynami niż organiczną powłoką. Ci, którzy dotrą do tego stadium metamorfozy, są nazywani Skitarii Alfa. Niektórzy dodają do tego dodatkowy tytuł, nazywając tych szczególnych wojowników Skitarii Alfa Primus. Są to nadzorcy sił Skitarii, którzy mogą operować niezależnie od kontaktu z tych kapłanami przez całe standardowe lata, jeśli zajdzie taka konieczność, stanowiąc filar swojej formacji, co zapewniają im tytaniczne płyty zastępujące powierzchnię ich ciał. Każdy, kto szukałby w Skitarii technologicznej spójności w kwestii ich augmentacji, byłby bardzo rozczarowany. Żołnierz armii Mechanicus może mieć dziurę w czaszce i garbowaną skórę otaczającą płuca, jednocześnie mieszcząc w mózgu kwantowe mikrochipy. Często mówi się, że w ciele każdego poległego Skitarii można odnaleźć przynajmniej śladowe ilości każdego ze znanych ludzkości pierwiastków chemicznych. Tych kapłani wiedzą jednak ze stuprocentową pewnością, że nie jest to tylko bajeczka o żywych robotach, a najszersza prawda. Pośmiertne sekcje wykonuje się na Skitarii tylko po to, by wpierw odzyskać wykorzystane do jego stworzenia materiały, a następnie wykorzystać je do stworzenia nowych wojowników. Tak przynajmniej głosi wersja oficjalna. Jest to jednak tylko jeden z wielu mrocznych finałów, którymi kończy się historia życia, zdecydowanie zbyt wielu sług tych kapłanów i to tylko po to, by mogli oni zaspokoić ciążącą im na sercu ciekawość. Skitarii ćwiczą przy pomocy swojej zintegrowanej cybernetycznie broni do momentu, gdy osiągną odpowiedni wiek na wysłanie ich do strefy wojny. W ramach gwarancji ich niezachwianej lojalności względem Marsa wszyscy Skitarii przechodzą na pewnym etapie swojego treningu wiele różnych form psychochirurgii. Mózgi niektórych wojowników są oczyszczane z możliwości odczuwania emocji i całej zapisanej na ich organicznym dysku twardym osobowości, po czym implantuje im się psychologiczne dyrektywy opracowane tak, by zapewnić tych kapłanom bezwzględne wykonywanie przez Skitarii wydanych im rozkazów i to do poziomu, w którym są niemal dosłownie sterowani zdalnie. Innym Skitarim pozwala się na zachowanie pewnego stopnia osobowości, choć w ich wypadku definiującymi ich cechami zawsze są wojowniczość i żądza walki. Skitarii przechodzą przez genetyczne programy ulepszeń, które rozwijają ich siłę fizyczną i agresję oraz są fizycznie i cybernetycznie wzmacniani, by jeszcze bardziej podkreślić ich wojownicze cechy. W czasie walki Techgwardia jest wprowadzana w podtrzymywany hormonalnie stan szału bitewnego, często uzależniając się od adrenaliny, którą może dostarczyć im tylko krwawe starcie w strefie wojny. Mimo to Skitarii, a w szczególności ich dowódcy, są neuralnie modyfikowani tak, by odpowiadające za analizowanie bodźców ze środowiska części ich mózgu stanowiły bastion spokoju w sztormie berserkerskiego szału,
pozwalając im na szybką ocenę taktycznej i strategicznej sytuacji, odpowiadając na zagrożenia na polu bitwy. Dzięki ich umiejętności czytania kodu binarnego, który mogą odbierać i przetwarzać w każdym momencie starcia, dzięki ich zrobotyzowanej korze mózgowej, skitarii mogą manewrować na polu bitwy z niezwykle precyzyjnie wymierzoną synchronizacją. Widok perfekcyjnie zdyscyplinowanych, zmieniających formację kohort skitarich zapiera dech w piersiach, tym bardziej, że jeszcze chwilę wcześniej przypominali oni bardziej hordę rozjuszonych barbarzyńców. Podobnie jak wszyscy adepci Adeptus Mechanicus, skitarii są ekspertami w dziedzinie skutecznej wielozadaniowości. Dla przykładu, gdy oficer Tech Guardii jest zaangażowany w zażartą walkę w zwarciu, kompletnie nic nie stoi im na przeszkodzie w dowodzeniu swoimi siłami, nadzorowaniu taktycznej sytuacji na polu bitwy i zaopatrywaniu w odpowiednie koordynaty artylerii i balisterii, dokonując tego wszystkiego w jednej mikrosekundzie. Jak zostało już wspomniane, nie wszyscy członkowie Tech Guardii są kopiami swoich pobratymców w kwestii doświadczenia i umiejętności. Niektórzy z nich są niemal dosłownie sterowani, zdalnie, przypominając bardziej zaprogramowane platformy cybernetycznej broni niż prawdziwych wojowników, choć te szczególne warianty wojowników skitarii są wykorzystywane do strzeżenia strategicznie ważnych miejsc dla Adeptus Mechanicus. Poziom cybernetycznych wzmocnień u tych gwardii może być różny dla każdego z wojowników skitarii. Niektórzy z nich mogą posiadać jedynie kilka genetycznych i bionicznych wstawek, podczas gdy inni mogą mieć zastąpione całe układy organów zaawansowaną technologią. Z uwagi na ekstensywne modyfikacje, skitarii mogą się świetnie sprawować w każdych warunkach środowiskowych. Każdy ich legion wywodzi się z całkowicie uprzemysłowionych światów kuźni, a jak wiadomo, nawet ekstremalne dla ludzkiego życia dawki promieniowania są niczym dla tych, którzy stworzyli całą cywilizację na toksycznych pustkowiach Marsa. Nawet naruszonych zębem czasu krańcach gwiazd Halo, legiony skitarii nie zatrzymują się nawet na moment. Od tysięcy lat podbijają wszystko, co stanie im na drodze i niezależnie od niebezpieczeństwa, jakie można przed nimi postawić, ich pochód jeszcze nigdy się nie zatrzymał. Jakie są części składowe skitarii? Wieczna czujność. Przed włączeniem do formacji skitarim usuwa się oczodoły, a w ich miejsce zostają zainstalowane urządzenia optyczne, chronione przez przypominające gogle augmentyki. Dzięki nim skitarii mogą gromadzić nowe dane dla swoich mistrzów przez cały okres swojej służby, na okrągło. Przy okazji nie muszą się martwić o możliwe uszkodzenie zmysłu wzroku w wyniku kontaktu z gorącem bijącym z ośrodków przemysłowych światów kuźni. Sama technologia wykorzystana w procesie przywrócenia skitarim wzroku jest prawdziwym cudem od Omnizjasza, a jej złożoność często decyduje o zgubie wrogów Adeptus Mechanicus. Oddech Marsa. Skitarii filtrują powietrze w płucach poprzez specjalne tuby wystające im z klatki piersiowej. W razie potrzeby zawsze mogą zaczerpnąć zanieczyszczonego powietrza pochodzącego z ich rodzimej planety prosto ze zbiornika zapasowego. Błogosławione szaty. Ciężkie szaty, w których skitarii walczą w każdej bitwie, są połączone z małymi, ołowianymi sferami, które absorbują szkodliwą dla skitarich energię. Tuż nad rąbkiem każdej z takich szat znajduje się numer oddziału, do którego przynależy dany skitarii oraz symbol świata kuźni, którego jest własnością. Narzędzia podboju. Technologia ta wykorzystywana w procesie tworzenia broni skitarich jest starożytna i niemal czczona. Wszystkie ich narzędzia mordu są prędzej czy później modyfikowane albo w taki sposób, by można było wykorzystać przy nich bardziej zaawansowaną amunicję, albo by były one w stanie czerpać energię z najbardziej bluźnierczych źródeł w galaktyce. Kadzielnica radowa. Ta kula z brązu jest przyłączona do plecaka mechanalizyjnego, pozwalającego skitarim na odbieranie rozkazów od swoich władców. Wydobywające się z kuli dźwięki informują zaś skitarich o skażeniu środowiska, jednak dopiero wówczas, gdy przekracza ono poziom krytyczny. Należność dla Czerwonej Planety. Imitując kohorty marsjańskich pionierów, którzy jako pierwsi przemierzali czerwone wydmy Marsa, skitarim odcina się nogi i zamienia na protezy z najczystszych stopów metali. Każdy skitarii jest zaledwie pojedynczą zębatką w wielkiej machinie wojennej, która swoimi monstrualnymi rozmiarami ogarnia całe imperium i obszary do niego nienależące. Kontrolowani przez neurosynchronizowane imperatywy swoich mistrzów, skitarii są zorganizowani w kohorty wojenne zdolne do przezwyciężenia każdej armii w galaktyce. Ich poszczególne oddziały operują w pełnej gracji synchronizacji, a każdy ich krok i zmiana kierunku marszu są zoptymalizowane tak, by jak najlepiej przysłużyli się sprawie kultu Mechanicus. Misją skitarich jest zabranie galaktyce oświecenia i wprowadzenie w jego miejsce porządku.
Mimo znanej w całym imperium obiektywności i kierowania się logiką przez Adeptus Mechanicus i mimo wszystkich cybernetycznych zamienników członków kultu Mechanicus, tech kapłani wciąż są ludźmi i wciąż odczuwają dobrze znane wszystkim ludziom emocje, czy tego chcą, czy nie. Z tego powodu nikogo nie powinno dziwić, że kohorty wojenne Skitarich są wysyłane do walki nie tylko na chwałę Omnisjasza, ale i w próbach osiągnięcia prywatnych celów ich mistrzów. Samych Skitarich niewiele to obchodzi. Oni nie czują strachu ani przed potworami, ani przed demonami. Dla nich walka jest wszystkim, czego człowiek potrzebuje, by dobrze służyć Omnisjaszowi. W końcu to właśnie to mówili im jego święci prorocy przez całe ich życie. Ich służba nie kończy się jednak nawet w obliczu śmierci, jako że nawet po niej stanowią otwartą księgę danych, gotowych do zebrania przez sługi swojego mistrza, przypatrującemu się zmaganiom swoich żołnierzy z bezpiecznej orbity. W zamian dostępują oni doktrynalnego sakramentu wraz z nastaniem każdego kolejnego dnia wojny, za co są bardzo wdzięczni. Każda bitwa jest dla nich szansą na poczucie wstępującej w nich świętej siły motywacji, obejmującej swoim działaniem każdą synapsę i engram i nie woląc ich w wyższych partiach świadomości. Ci, którzy poczują na sobie błogi dotyk Omnisjasza, będą walczyli jak lwy, a każdy ich strzał i zadane przeciwnikom uderzenie będzie wykonane z maksymalną dokładnością i siłą. Choć ci szczególni wojownicy najczęściej dołączają do Wielkiego Twórcy niedługo po otrzymaniu takiego błogosławieństwa, wszyscy ci, którzy przetrwają najbliższe starcie, są w swoich kohortach traktowani niemal jak żywi święci. Nawet nieautoryzowane uruchomienie protokołów eliminacyjnych poza aktywną strefą wojny przy tych dotkniętych przez prawdziwego Boga wojowników szybko uchodzi im płazem, a idące za tym straty w ludności cywilnej są w ich wypadku ignorowane. Oryginalne manipuły przemierzające pustkowia Marsa na piechotę były uzbrojone wyłącznie w karabiny galwaniczne. W tamtych czasach ich zadaniem było eskortowanie swoich mistrzów podróżujących z północy na południe przez pas równikowy, gdzie roiło się od kanibalistycznych serwitorów i zbuntowanych, pseudointeligentnych maszyn, pozbawionych jakiegokolwiek nadzoru. W miarę upływu kolejnych stuleci siły eskortujące powoli ewoluowały do momentu, w którym ustandaryzowano ich formacje pod postacią manipuł bitewnych, znanych z dzisiejszych stref wojny, rozciągających się w całej galaktyce. W międzyczasie powstało wiele różnych, skodyfikowanych wariantów tych sił, licząc od manipuł automatów Legio Cybernetica po Auxilia Ordinatus, jednak urdzenia formacji walczących na linii frontu Adeptus Mechanicus pozostały kohorty wojenne. Każdy legion Skitarii dzieli się na makroklady, które z kolei dzielą się na kohorty, a następnie manipuły. Znaczna większość kohort wojennych Skitarii nie jest dowożona na linię frontu za pomocą maszyn, a zamiast tego to oni formują linię frontu, maszerując bez zatrzymywania się, nawet jeśli musieliby przy tym rozpocząć nową kampanię na całe solarne miesiące przed swoimi sojusznikami, by dotrzeć na wyznaczone miejsce na czas. Jeśli będą musieli, przejdą przez trujące bagna i bulgoczące jeziora ze smoły, byleby stanąć na linii frontu zgodnie z harmonogramem. Fala po fali, kolejni Skitarii będą niestrudzenie maszerowali wśród łańcuchów onagerów pełzaczy wydmowych, imitując starożytne marsjańskie karawany nomadów. Ich niezmordowany postęp odbija się echem na ich pełnych poczucia powinności duszach. Mówi się, że każdy Skitarii wolałby wmaszerować prosto na pole minowe, niż nie posłuchać się przełożonego. Nadzorcy Skitarich, cyberwojownicy, którzy przewodzą kohortom Skitarich, przechodzą przez Crux Mechanicus na długo przed objęciem stanowiska dowódcy. Niektórzy z nich są czymś więcej niż tylko ludzką głową przystosowaną do funkcjonowania przy pomocy mechanicznego ciała, ale wszyscy nadzorcy, licząc od najbardziej podstawowej alfy po najbardziej zaawansowanego sikaryjskiego princepsa, są godni szacunku wszystkich innych formacji militarnych w galaktyce. Formy prowadzenia walki przez liderów sił Skitarich nie odbiegają zanadto od sposobów walki prezentowanych przez ich podwładnych, ale odróżnia ich nadludzka siła i wytrzymałość. Ci, którzy przeszli przez szeregi straży przedniej, przyswoili już tyle promieniowania, że ziemia pod ich stopami dosłownie usycha. Tylko dzięki regularnym wizytom w komnatach oczyszczenia Skitarii mają szansę na powstrzymywanie zgubnych dla ich organicznych części ciała skutków promieniowania. Ci, którzy wywodzą się z szeregów strażników, otrzymali od losu niezwykłą szansę na spijanie wszechmądrości swoich mistrzów prosto z ich ust, jednocześnie adaptując do swojej osobowości spore pokłady paranoi tych kapłanów i magosów. Ci, którzy wywodzą się ze światów rycerskich, zazwyczaj są to młodzi szlachcice, którzy nie przeszli rytuału jestestwa, są niezrównanie silnymi fizycznie wojownikami, jednak w ich wypadku Mechanicus musi stosować specjalne, kontrolujące ich szał bitewny implanty selektorów motywacyjnych i cewniki pamięci.
Mimo wszystkich swoich wad i niedociągnięć, dowódcy polowi Skitarii są w stanie przeprocesować przytłaczającą ilość danych z pola bitwy. Każdy z nich doskonale wie, na co stać prowadzone przez nich kohorty i na co stać stojącego przed nimi przeciwnika, i to do poziomu, który każdy normalny człowiek określiłby mianem obsesyjnego. Pokłady przechowywanej przez ich kogitatory wiedzy zrównują ich niemal z uczonymi i sprawiają, że niemal nie da się ich zaskoczyć. Co więcej, w historii Adeptus Mechanicus nie jeden raz zdarzało się, że dzięki swoim wielkim bankom wiedzy liderzy kohort wygrywali starcia na długo, nim te w ogóle się zaczęły. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat Skitarii. Ja dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.